Ale czy to oznacza, że chciałbym w tym zakresie zawierać pozycję long? No nie do końca. To nie jest dobry case, przynajmniej dla mnie, więc co zrobię? Cześć, witam cię serdecznie w kolejnej odsłonie Intro to the Market. Pamiętaj, zostaw sobie subskrypcję, włącz powiadomienia, dlatego że przygotowuję wprowadzenie do rynku futures i to za chwilę zrobimy. Jeżeli chcesz być na bieżąco, pamiętaj o tych czynnościach. Już teraz zapraszam cię do wprowadzenia. Będziemy omawiać złoto, ropę i S&P 3, ulubione instrumenty na rynku futures. Przejdę do instrumentu złota. Spójrzmy, co tutaj się u nas pojawia. Moi drodzy, rzeczy kluczowe, które chciałbym oznaczyć, musimy popatrzeć przede wszystkim z trochę szerszej perspektywy, a więc nie typowo intraday, tylko szerzej, bardziej swingowe nastawienie. O, o taki obraz mi chodzi. I po kolei, może co tutaj mamy? Od góry widzimy coś, co ogranicza kupujących, a więc linię wspierającą sprzedających. Ta czerwona linia obecnie przeze mnie zaznaczona, więc sprzedający na niej zareagowali jeden raz na jednym ze szczytów. Obecnie po ostatnich korektach ruchu spadkowego również pojawiła się reakcja i na ten moment gdzieś tam ugrzęźliśmy. W mojej ocenie mamy obecnie trading range, również taka formacja, nazwijmy to coś a la trójkąt. Tak by to trzeba zdefiniować. To znaczy, są linie, na których po prostu cena reaguje i nieważne jak to nazwiemy, ale tak po prostu jest i nie będziemy się z tym spierać. Co możemy wykorzystać? W mojej ocenie kluczowe elementy, na które zwracam uwagę w dniu kolejnym, czyli w dniu jutrzejszym, to jest ta strefa trading range'u, dla mnie non-trade zone, dlatego że kiedy cena znajdzie się w tej strefie, ja nie podejmę żadnej, ale to dosłownie żadnej decyzji o zajęciu pozycji i czekam, aż kupujący lub sprzedający znajdą się w odpowiednim miejscu, co jest dla mnie istotne. Ta strefa. I teraz przykładowy ruch sprzedających. Jeżeli sprzedający znajdą się w strefie, gdzie wcześniej widzieliśmy kupujących, pojawiały się reakcje, to tu czekam, poluję na sytuację, to znaczy reakcja i w tym przypadku impuls kupujących, jeżeli się pojawi, krótka korekta i gram w ten dokładnie zakres. To jest pierwszy target, drugi target maksymalnie gram do tej górnej bandy, która ogranicza kupujących. W sensie dalej nie przewiduję, żebyśmy mogli się wybić jako kupujący, więc tu po prostu zamierzam odpuścić. To jest jeden ze scenariuszy, a więc będę starać się kupować, kiedy cena będzie odpowiednio nisko. Scenariusz na buy. Okolice również tej zielonej linii. Jest to sytuacja, w której wcześniej obserwowaliśmy reakcję kupujących, a więc czemu mieliby tu nie zareagować? Do obserwacji, tak jak powiedziałem wcześniej, musi się pojawić ten impuls kupujących. Odwróćmy trochę ten scenariusz. Co w sytuacji, kiedy mamy znowu ten trading range jako główny punkt i pojawią się jednak kupujący. To, że oni się pojawią, nie oznacza, że ja chcę kupować gdzieś tam w nieskończoność i to the moon. Nie, nie, nie. W pierwszej kolejności oczekuję reakcji sprzedających, że się tu pojawią. Jeżeli to będzie w oparciu o impuls, czyli kilka dobrych świec w tym samym kierunku, krótka korekta w tej okolicy, gram w ten sposób pozycję wracającą do trading range'u. To jest pierwszy target. Maksymalny zjazd jest pod tą zieloną linię, która wspiera obecnie kupujących. A więc trading range, gramy od bandy do bandy. Takie mam nastawienie. Tak chcę to zrobić. Kiedy będę zakładać jakiś scenariusz mocno spadkowy albo mocno wzrostowy? Po pierwsze, kiedy wyjdziemy z tego zakresu, który oznaczam na pomarańczowo, dobra? Możesz sobie to wyrysować, zaznaczyć na swoim wykresie. Zachęcam do tego. Dopiero kiedy wybijemy się z tego zakresu, średnia, co jest istotne, nasza średnia również się tam znajdzie, a więc albo wyjdziemy w górę ze średnią, cena również będzie podążać w górę. Ok, będę rozważać
kierunek wzrostowy lub kierunek spadkowy. W innej sytuacji zupełnie tego nie widzę. Gramy w tym range'u, więc trzeba wykorzystać nadarzającą się okazję. I to jest złoto. Zobaczmy ropę. Też bardzo ciekawy scenariusz. I popatrzymy na ropę również z większej perspektywy, bo tu coś jest, co warto oznaczyć. I moi drodzy, w pierwszej kolejności mamy na początku miesiąca mieliśmy spory impuls wzrostowy, następnie wyhamowanie i tak naprawdę ropa w ruchu bocznym. Ja dodatkowo zaznaczyłem taki punkt na dole, czy taką linię na dole, która wydaje się dość sensownie pracuje. To, że mieliśmy dwa strzały poniżej, nie przeszkadza to. Tym bardziej, że wcześniej, zwróć uwagę, sprawdź materiały z poprzedniego tygodnia, wcześniejsze. Strefa Battle Zone cały czas się utrzymuje, cały czas jest w grze, reaguje cena, więc jakby dalej nie ma mowy o tym, że będziemy spadać gdzieś niżej. Cały czas, dopóki jesteśmy na tą strefą Battle Zone, kierunek buy realny, możliwy. No i teraz wyrysowałem coś, co też nazwiemy jakąś formacją trójkąta, ale nazwij to jak chcesz. Dla mnie to są miejsca, w których po prostu reagują, czy to kupujący, czy sprzedający. Więc co tu mogę zrobić? Po pierwsze, dopóki cena będzie się poruszać w tym zakresie, nie robię nic. To nie jest dla mnie okazja w żaden sposób do zajęcia pozycji, a więc jeżeli to ma być dalszy ruch boczny i w tym zakresie muszę się powstrzymać od zajmowania pozycji. Inny wariant, który biorę pod uwagę, dla mnie taki najbardziej optymalny, to jest sytuacja, w której widzę ruch sprzedających i znowu dochodzimy do strefy buffer zone i pojawia się, ale tym razem ruch, który mogę wykorzystać, a więc impuls kupujących, krótka korekta i gram do tego górnego zakresu. To jest jakby opcja pierwsza, to jest scenariusz optymalny. Drugi scenariusz spadkowy, który biorę pod uwagę również, czyli jednak zobaczymy wybicie. Uwaga, to wybicie nie może być dynamiczne tego typu, bo to jest zupełnie inna sytuacja, ale widzimy tego typu wybicie i pojawia się reakcja na strefie czy na poziomie co nawet gdzie wcześniej sprzedający już byli. Tu w przypadku sprzedających znowu impuls, korekta i zagranie do dolnej bandy, którą tutaj widzimy, opcjonalnie jako sprzedający do tego zakresu. A więc znowu wykorzystujemy trading range, ale ważna informacja dla Ciebie. Przez ponad 65% czasu rynek jest w ruchu bocznym, a więc musisz się nauczyć wykorzystywać elementy, które w tym ruchu bocznym, kiedy cena właśnie w tym zakresie się porusza, tych elementów się musisz nauczyć, które dają Ci przewagę, które można wykorzystać do zagrania. Wiem, znam pojęcie follow the trend, jakby trend jest moim przyjacielem, ale jednak jest go dużo, dużo mniej i bardzo często jest ciężko nam zdefiniować, czy ten trend już jest. Jeżeli chodzi o ruch boczny, trading range, zdecydowanie łatwiej jest go określić, zdefiniować, a więc również zdecydowanie łatwiej będzie z niego korzystać. Trzeba się tego nauczyć. Jeżeli chcesz, zapraszam na live trading sesje, które prowadzimy w tygodniu. Jeżeli będziesz chciał więcej tych informacji, sprawdź, co jest poniżej w komentarzu. Idziemy tutaj dalej, no bo jest jeszcze target dla kupujących, czyli measure move z impulsu z początku miesiąca, dość istotny. To jest impuls, to jest full korekta, no i impuls dla, czy ruch, zakres do wykonania dla kupujących. To będzie atrakcyjne miejsce cenowe dla kupujących pod warunkiem, że my się wyłamiemy z tego zakresu, w którym tu jesteśmy. Dlaczego? Dlatego, że w tym zakresie jesteśmy dość blisko szczytu, który się pojawił w ostatnim czasie. To nie jest atrakcyjny zakres do tego, żeby postawić tutaj duże pieniądze, raptem może 20 tików, więc to nie jest fajny zakres do tego, żeby zarobić. No więc w pierwszej kolejności muszą się pojawić sprzedający, odreagowanie. Musimy nabrać dystansu. Wyobrażam sobie to w ten sposób, taka sytuacja, może przesadziłem, jeżeli chodzi o zakres, coś w ten sposób.
I tu istotne pojawienie się impulsu kupujących, korekta i wtedy jak najbardziej tak. Naciągamy sprężynę i wtedy możemy próbować atakować ten target. Tak bym to widział i tak też bym chciał zagrać ten scenariusz. Czy będzie nam to dane? Mam nadzieję, że ten tydzień to pokaże. Tyle jeżeli chodzi o ropę. I ostatni instrument S&P, czyli indeks. Indeks zdecydowanie spokojniej. Rzeczy kluczowe, które możemy zaobserwować, to jest wyznaczenie ruchu measure move, a więc cały ten impuls wzrostowy, ruch measure move zrealizowany. Obecnie podchodzimy pod zakres strong momentum, a więc w momencie, kiedy cena do niego dojdzie, możemy określić śmiało, że to kupujący mają ogromną przewagę i powinniśmy totalnie zapomnieć o pozycjach sell, ale czy to oznacza, że chciałbym w tym zakresie zawierać pozycję long? No nie do końca, to nie jest dobry case, przynajmniej dla mnie, więc co zrobię? Albo co jeszcze muszę wziąć pod uwagę? Biorę pod uwagę, że rysuje się, on jeszcze nie jest w pełni ukształtowany, dlatego że jest jedna reakcja od góry, druga reakcja od góry, na dole jest tylko jedna reakcja. Czego mi brakuje? Brakuje mi rotacji, a więc życzeniowo podejdę do sprawy. Zrealizowanie ruchu strong momentum, czyli kupujący w natarciu. Później oczekuję two-leg pullback, czyli chwilowego odreagowania. Stąd też strefa pullbackowa i to jest sytuacja dla mnie na idealny scenariusz. Jedna, maksymalnie dwie reakcje i tu w zasadzie moja pozycja w ten sposób. Gram i pozycja long, prawdopodobnie pod ponowienie takiego impulsu. To będzie gdzieś tam zdecydowanie wyżej. Nie zaznaczam tego jeszcze, nie fiksuję się na poziomy cenowe, gdzieś tam na wskazania. Poczekam cierpliwie na tą korektę. Jeżeli ona się pojawi, to tu jest niewątpliwie dla mnie okazja do zajęcia pozycji long i tylko w takiej sytuacji będę chciał to zagrywać. Jeżeli tu kupujący będą gdzieś tam mocno wyciskać szczyty, trudno, to jest uciekający pociąg, nie zamierzam go gonić, nie zamierzam się przejechać w niewłaściwy sposób na uciekającym rynku, więc albo korekta, mam okazję zająć pozycję long, no albo muszę się wstrzymać z zagraniami. Tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o trzy instrumenty. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyś zostawił sobie subskrypcję, włączył powiadomienia, pomóż nam rozwijać kanał, za Twoje wsparcie. Teraz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć!